Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Uncharted, oczywiście czas zacząć. Dziękuję za naprawdę świetne przyjęcie pierwszego odcinka. Mega mi jest miło i mam nadzieję, że ta aktywność też będzie w drugim materiale podobna. Więc komentujcie oczywiście bez spoilerów. Przeżywajcie razem ze mną tą gierkę, wyłapujcie smaczki. Oczywiście pozdrawiam też czat na Twitchu, bo tutaj sobie gramy wieczorkiem i lecimy dalej. Pyk. Pyk. Tak jest. Patrz przed siebie, nie. Tak się przyjemnie gra. O Boże. Nie chce mi się teraz w ogóle grać w FIFA. O. Ja właśnie jedynki tak nie pamiętam dobrze. Mam jakieś takie przebłyski, no nie? Bogu dzięki. Ale w tą grę to się gra po prostu tak, jakbyście dobry film oglądali, w zasadzie serial. Chociaż słyszałem, że Uncharted film nie jest tak dobry. Nie no, bez jaj. Rany, dopiero za stąd zszedłem. Nie, 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 nie. O-o. Nie dość, że trzeba w dół nacisnąć, to jeszcze pod odpowiednim kątem czasem. Tak. Ej, popełniłem ten sam błąd drugi raz! Nie, jak Hanka w kartony, gorzej. Czemu ja drugi raz to nacisnąłem? Jestem głupi. Sorry. Dobra, tu. A i tutaj jednak nie w dół, tylko tak, no dobra. Czasem jest w dół, a trzeba nacisnąć w górę. Jakkolwiek to zrozumiecie, to wiecie, o co mi chodzi. Bo tu X-em, a tutaj na przykład... O. Przez tamto okno. Słuchaj. Słuchaj, nie urwij się. Czy ja mogę prosić więcej okien już, żebyście mi... Jest. A! Trzeci łepek. Dobra, reload. Zmieniamy na kałaszka, to rzucamy taktyczny granat. Oko mnie swędzi, kurde, i to prawe, dlatego mi się gorzej strzela, wszystko jasne. Ała. Aj, aj, najgorzej, jak coś wejdzie do oka, kurde. Tam jest. Jest tu. Gdzie? A patrzcie, jak mu tu główkę widać. Co goś wypatrzył. O, tam jest. I tak widziałem właśnie, jak mi pisaliście w komentarzach, że tutaj w jedynce jeszcze nie było aim assista. Na glebę. Strzelać. Dlatego gra mi sugerowała na takim poziomie trudności. Widzę, że od razu robisz, a nie po cichu. A tu można było po cichu zrobić? Nie. Żyjesz, Bongsat. Mam go na celowniku. Nie masz, nie masz. Jeszcze żyje. Ty no, gdzie oni są? Dobra, i tak tam muszę iść na górę i tak. A tu. Lachuj robienie misji po cichu, jedno z drugim się wyklucza, dokładnie. Ja nie lubię po cichu. O, tam jest.
Jak tą misję chcielibyście po cichu zrobić? Jak ich trzeba tu rozwalić po prostu wszystkich. Co on ma za machine guna jakiegoś? Słyszycie to jak nawala? Jaki dziad! Pestkować trzeba gnoja. A tu siedzisz. A czekajcie, to ja mam dla ciebie coś takiego specjalnego. Nie! Co tam u was, szat? Jest tam! No co jest, kurde? Dobra, po kolei, nie wszystkich naraz. Tu jest menda. Dobra, trzy razy dostał i leży. I teraz ten prezent specjalny wędruje gościu tutaj. Zobacz na to. Proszę oddać. Pięknie. To co, chyba na górę znów? Nie, tu się nie da przejść. Tu też, tu też, tu też. Może tutaj? A tu jest ta wieżyczka, dobra, już widzę teraz. Czekajcie, wrócę. Czy dużo cię ominęło? Nie no, gramy z 5 minut może. Skąd jeszcze jakiś gamoj do mnie strzela? Ty, oni się mnożą normalnie jak króliki. O, jest plecak. Ani śladu Eleny. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ty, no ale gdzie on tu chce wychodzić? Tu? A, dobra. Nie, no kurde. Ja i moje fejle. To będzie coś, mi się wydaje, epickie. Nierozłączna część. Elena, co ona wyprawia? Halo? Buka Pintu! Siapaini! Bicara sigarat! Och, cholera. Sialallo! C'è patan buca pinto! Ah, dai! To działa! Tam jest! Na górze! Obsadź KM! O rany! KM? Dlaczego? To jest mój! Proszę! O! Ile tu muszę w niego wywalić, żeby mu się coś... dobra, czekajcie, ja mam stąd dobrą miejscówkę do strzelania. To trzeba wyjść. Z buta prosimy. Czy oni to już biegają? Jeszcze nie.
Tak jest, ten rozwalony. Granat dostałem, ale to nic. Taktyczny koziołek tutaj. Tu się mu stopa pojawiła, więc jest mój. Mieniamy na to i gość leży na raz. Który jeszcze? Ej, chyba tylu. Ty, bez kitu, łatwo z nimi. Fajna ta broń, na jednego hita zdejmuje. Pytanie tylko, czy ja tu mogę wejść? Nie, właśnie, tak czułem. Czy oni mają wszędzie te KM-y rozstawione? Co oni w promocji je dostali? Jak on mnie nie zabił wcześniej? Przydałby się tu polski hydraulik. O kurde. Jeden leży, tu jest na górze. Dobrze. Kurde, w rękę dostał. Przeciągnięte full auto. Co on jest obok mnie? Nie dorwę go! Czekajcie, chwila. Turlaj się. Jak oni mi zaszli od pleców? Jak to jest możliwe? O, najgorszy dźwięk. Out of ammo tak zwane. O, ale łepek. Dobra, musimy pozbierać amunicję po nich. To jest sprawa ważna teraz. Ty, oni cały czas tutaj. Dobra. Ale tak obok niego strzelałem i trzeci dopiero wsiadło. Dziękuję za wszystkie suby, tylko powiadomienia mam wyłączone, także przepraszam, że nie mogę się do tego odnieść. Jest jedynie shotgun, ale ja nie chcę shotguna, chociaż z drugiej strony. Dobra, dajcie jej shotguna. W tej grze nie ma co marudzić na ammo. O, a tu jest akacz. No i nice. Nie jestem do końca pewien, czy ja tutaj powinienem nurkować, ale... Czy się spadać? To był najlepszy skok, jaki widziałem. Potężna animacja. No i trochę deszczówki dolaliśmy chyba. Możesz skakać.
ja tutaj wyjdę teraz? Nie, o, ale tutaj... Nie, to też mi to nic nie da. O tu. Nie no, jakby była jakaś gra, w której trzeba robić misję, nie wiem, Hitman na przykład, to nie, no ja bym się męczył na 100%. Nie da się robić misji na cicho. Zabijanie wrogów z ukrycia jest dla lamusów. Trzeba im wpakować 30 naboi w klatkę piersiową od tyłu i wtedy jest git. To ma sens. No kurde, wspinaj się. Jak się rzucił, ty. Szósty rozdział, klucz do przeszłości. To już zrobiliśmy w 15 minut jeden, o kurde. Jest 22 rozdziały, przypominam. Jezu, Elena, gdzie jesteś? Zaraz. Dlaczego ta wieża jest taka ważna? Wow. Sukinsy. Jesteś trupem. Tam jest! Jeden. Drugi. Ej, oni normalnie muszą dostać tyle serii. Pięknie. Żyje czy nie? Żyje, wiedziałem. Właśnie tak. Tak, to jest 2007 ta gierka, dokładnie. Ale wiecie, no fajnie tak sobie klamrą spiąć to wszystko, tak jak zrobiliśmy chociażby z Horizon. To jest bardzo fajne, bo ktoś później ogląda sobie całość. Jest sztos. Kurde, ja nie wiem, ilu ich tu jeszcze jest. Zaraz wybuchnie! Super. Siedzi łeb. Tu gdzieś jeszcze była jedna menda. Trochę zejdzie z wszystkimi częściami Uncharted? Nie, myślę, że do końca maja się możemy wyrobić nawet. Może nie do końca maja, no może troszkę dłużej. Ale no, mamy czas do lipca, więc spoko. Na chillu. Mam wrażenie, że zaraz tu wyjdzie jakiś gościu. Ten sam symbol, ale co on ma wspólnego z wieżą? Co ja tu mogę? Mogę się na pewno gdzieś wspiąć, tylko nie wiem gdzie. O, już widzę. Dobra, tu. Tu. Czy stąd ja się... O, właśnie, złapię tego.
Czy jest to możliwe? Okej. Kur... nie. Nie. Tak patrzę, jakieś kółko mi się wyświetla, mówię, po co? Po kiego grzyba mi jakieś czerwone kółko się wyświetliło. Potem ogarnąłem, że to jest po prostu kliknięcie na padzie. Nie wiedziałem, że tutaj było quick time eventy. Nie byłem gotów. Jest. I co mi to dało? Kurde. No podskocz. Może to nie tutaj. Nie no, musi być tam. Za nisko trochę, no. A ty! Nie fajnie! Co jest? Teraz doskoczył. Dobra, widzowie, próbujemy. Nie, nie, naprawdę, ja się boję, że ktoś zrobi kompilację z tego normalnie. Przecież to jest za mocne. Chyba nie tam, no chyba nie. Chyba tu wyżej. Czy tu wszystko się musi zawalać i rozdupcać? No co ja zrobiłem? Aha, trzeba było biec tam, dobra. Jeszcze nie mogę biec, nie mogę biec. Mogę teraz dopiero, okej. Liczba zgonów, wszystkie. Dobra. Teraz tu. No, nie tu. Nie tu! Z tej strony się spuść. O, dobrze. Przepraszam. Dziękuję. A to nie można było tam dołem wejść po prostu? Oj, powiem wam, że spaby byłby ze mnie Indiana Jones. Ty no czekajcie, bo my wracamy do punktu wyjścia. Ale jest klucz. Teraz masz klucze, no wiem. Nie. Okej. Taktycznie bym wyjął broń, proszę pana, tutaj. Czy to są ładunki wybuchowe, ty? Czy gdzie ona jest? O. Przypadkowo dają mi uzupełnienie ammo. Wcale się nie będziemy strzelać teraz. Nie. Patrzcie, tylko wyjdę. Tu jest! A tam działko jest!
Kurde, nawalę z tego karabinka tam z góry. Jak się do tego gnoja dostać? Czad, ile może być ammo w takim magazynku? No, odnów się zdrowie. Słuchaj, oni przez to mogą strzelać? Nie gadaj. Jaki skam? Ja wiem, o co chodzi. Tutaj do mnie strzelają jeszcze stąd gamonie z góry. Dlatego się zdziwiłem, że mogli mnie zabić. Życie, odnów się trochę. Mam dwa szoty. Jakiego dobrego dał? Ej, skąd ci goście mają tyle granatów? Dobra, muszę życie odnowić. No odnów się życie tylko. Czekajcie, ja się tak wychylę do niego. Jeden. Drugi. Kurde, jaki gnój nawet tu nawala. A weź zdupcaj. Ej, no bez kitu, gość ma cheaty jakieś. Szlak, szlak, a tym jak się... Aha, to leci na wprost. Ty, ale dostał! Bum. Nie no, łatwe to było. Gincie, kurde. Zapasy mam zniszczę jeszcze. Dobra, to tutaj. Pewnie wyjdę na górę i tam mi się 20 wysypie. Tam jest. O, mówiłem. Tam jest. Jest tu. Jak tam bolało? Z czego on tak nawalał? No po kolei, panowie. O, się przyturlał gdy. O,
Tak jest, tango zatańczymy, gościu. Bez muzyki. Ale mi tam na głowie... No, wychyl się trochę. O, jeszcze, kurde. Nie mam ammo. Dzwoń po karetkę. Ale nie dla mnie. Tak jest. Jeszcze jeden tam jest? Na dystans go rób? Jest git. Słuchajcie, bo za dużo broni wziąłem. W sumie z tym shotgunem to może być ciekawe, zaraz zobaczymy. Mała zmiana, drodzy państwo. Byle bez RPG-a jestem nie do ruszenia. Nice. Grałem w Mad Maxa. To jest gra, w której zbierasz złom jak debil przez całą grę, potem masz najgorsze zakończenie ever. No, nie polecam. Symulator złomiarza, tak. Każdy ziom zbiera złom. Nie są hiszpańskie, angielskie. Ała. Wow. Fletcher, poszliśmy do wysokiej wieży. Liczę, że tam się spotkamy. Francis Drake. Wow. Dotarłeś aż tu. Ale co planowałeś? No chyba... Jaja sobie robisz, gościu, ja tu czytam. To pewnie ta wieża. Kurde, ten shotgun na daleko nie oddaje. Tego podejść bliżej. Ty, no trzy razy z shotguna nie będę do ciebie strzelał, gościu, bo to szkoda. Grałem kiedyś, ale już nie pamiętam zbytnio. I stwierdziłem, że fajnie teraz byłoby mieć to na kanale. I sobie gramy. Tym bardziej, że jeszcze ładne, zremasterowane. Ja myślę, że na tym kanale to fajnie odda, jak będzie jakaś premiera. I od razu na premierę będziemy grali, nie wiem, w God of War na przykład. To może być turbo fajne. Też sobie przejdziemy pewnie przed nowym God of War'em jedynkę God of War'a, nie? To byłoby spoko. Czy jedynkę, no w sensie tą ostatnią. Pierwszą część trylogii, o tak powinienem powiedzieć. Dokąd poszła? Tak, Horizon skończony. Kurde, niezbyt widzę, jak tam przejść. Tym bardziej, że ta kamera mi się tak obraca dziwnie.
O, dobra, widzę. Jak odczucia po Horizonie? Super, u mnie top 3 gierka. Naprawdę. Świetna. Top 1? Wiedźmin. Dobra. Czego ty tutaj szukałeś, he? Zaraz, zaraz. Wygląda znajomo. Jak złota kopuła trochę. Statki nie wypłynęły. Elena! I tam jest. Patrz na to! O Boże! Elena! Ale się kurde zryłem. Ja nacisnąłem strzał w momencie, kiedy oni wystrzelili. Cholera. Naprawdę, przysięgam. Myślę sobie, co ja zrobiłem znowu. Ale przypał. Nie, żebym chciała uczyć takiego fachura jak ty. Ale tutaj Eldorado nie znajdziesz. Jak ty się tutaj w ogóle znalazłeś, co? No tak się składa, że chciałem cię ratować. Słodziak z ciebie. Tradycyjna otynkowana cegła z piaskowca. Zaprawa z wapna. A skąd ty się tak dobrze na tym znasz? Tam stał taki samochód. Programu. Mojego, wiesz? Architekci Nowego Świata. Ta. Wystarczy nimi mocno szarpnąć. Co? Nie, 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 czekaj. Na pewno? Bodo! Sebastian! Otwieraj te cholerne drzwi! O cholera. Hej, Drake! Eddie Raja. No, mogłem zgadnąć. Fascynujący dokument, co? Ten cały Sir Francis robił, zdaje się, w mojej branży. Nie pochlebiaj sobie. Zawsze wrogo nastawiony, co? Powiem tak, doprowadź mnie do złota, a może daruję ci życie. Serio? To twój deal. Zginę teraz, albo później, jak pomogę. Trudny wybór, ale wiesz co? Wolę teraz. Hey, come on! Słuchaj, no gnido! Obiecano mi, że... Tranquilo, mordo, tranquilo. A teraz moi ludzie giną. Nawet nie mogą wyjść się odlać bez obstawy, a ja nic nie mogę zrobić! Po cichaczu. Składam ci uczciwą propozycję. Pomóż mi znaleźć skarb, to ostatni żywy zgarnie złoto. I dziewczyny oczywiście. Dziewczyny? Oj, Eddie, jej tu nie ma. Pewnie jest poza wyspą. I wzywa pomoc. Taj, Kucin, nigdy nie byłeś dobry w pokera. Znajdę ją, wierz mi. Nie sądzę, żeby ona mogła mi zaszkodzić. No, chodź tu! Dziękuję. Hej! Do diabła! Okej. Okay. Nieźle. Dzięki. Hej, hej! Buka pintu! Złap się! O, jakie działko tutaj. Eldika! Gonić ich! Za nimi! Dawaj, dawaj! Tym granaty, tak? Wiesz, dokąd jedziesz? Jadą tu! Bum! Lubię takie misje. Ta popona jakaś zapierdziela. Tam są! Pik, pik! Nie mogę uciec! Czekaj, bo mi... No, przyspiesz trochę. O, dziękuję.
Dobrze. Dobrze. Od boku podjadą pewnie. Zbliżają się z boku! Już nie. Jeszcze gdzie? A tu. Bum. Zostali jeszcze na motorkach, nie? E nie, to motorki są easy. I to na motorki lepiej zostawić sobie. Kurde, po tej trzcinie cukrowej gdzieś gość jeździ. Po lewej. Ej, czad. Zaczyna się robić problem. No nie mogę tu wycelować. Dobra, teraz. Życie, odmów się troszkę. Powinni wpaść jedni w drugich. A tak jest. O, nie, 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 nie! Cholera! Mówiłem, uważaj na klif! Ja bym skoczył. Wszystko w porządku? A teraz w drugą stronę. Uważaj! Ole opona przyleciała. Gdzie ona jedzie? Kontuż za nami! To jedź jak człowiek. Czemu mi zmieniła? Powinno być okej. Widzę! Kurde, co tu się dzieje? Ryzyko zawodowe. Spadajmy stąd. To chyba nie powiedziane. Cholera. Co? Ale! Jedziesz gdzieś? Hej, Andy. Naprawdę myślałeś, że uciekniesz przed mła? Ależ nie, ja tylko pokazywałem tej pani wyspę. Stolpysk! Ty pewnie też dla nich robisz. Co? Myślałeś, że mnie wystawisz i wszystko zgarniesz dla siebie, a? Chodź! Cholera! To jest psychol! Eddie, spokojnie, brachu! Cofnąć do wody. Skończyła ci się pasa. No i także droga. Już. Dawaj tę mapę. Czekaj. Dobra, okej, okay, masz mnie na widelcu. Hej! Ani drgnij. Spokojnie, Eddie. Wyjmuję mapę, jak prosiłeś. Powiedziałem, czekaj. Robię to. No dawaj ją! Zaraz, miałem się nie ruszać. Chyba będziesz musiał tu podejść. Taj kanu. Dobrze mówię. Dawaj, dawaj! Zatopione miasto. Kurde, już strzelają. Czy w tej grze chociaż na chwilę ktoś do ciebie nie strzela? O cholera jasna! Czy oni się kiedyś poddadzą? Na razie.
Dobrze. Wypestkowane. Tak, 12? Co ja mówię? Nawet nie 12. 11 rozdział to jest połowa gry. Dobrze mówicie. Połowa gierki. O! Popełniłem duży błąd. Co ty powiesz? Powinnam skręcić przed mostem. Bardzo śmieszne. O, chodź tu, pokażę ci coś. Wciąż działa? Aha. Obejrzyj. Dobra, widzisz ten budynek w porcie? To właśnie tam rozładowywano wszystkie statki kolonistów. Jeżeli skarb Eldorado trafił na wyspę, to musiał się tam znaleźć. Momencik, co to było? Co? Przewin. Okej. Okay. Czekaj, stop. Aha. Tutaj. Tym stąd zwiejemy. Chodź. Jak to zwiejemy? Poddajesz się? A ty co, nie zauważyłaś, że ich jest więcej? Ale dobrze nam idzie. Mosk, Elena, błagam, nie chcę mieć cię później na sumieniu, więc chodźmy. Proszę cię. Jak chcesz, to się poddaj, ale nie rób ze mnie wymówki. Tak, chodzi o mnie, okej? Okay? Poddaję się. Idziesz ze mną, czy nie? Czyli co? Po prostu zapomnisz o skarbie i o Drake'u też? Do diabła, nie warto za to ginąć. Okej. Okay. Dobra. Słuchaj, tak czy siak musimy wrócić do portu. Nie przejmuj się tak. No, jeszcze się pokłócimy. Będzie super. Czekaj. Tym razem ja prowadzę. Okej. Oj, to jest dobry pomysł. Siema, Adrian, siemanko. R1 przyspieszyć, ale głupio. Cała kolonia od tak wyparowała? Mamy towarzystwo! Kiedy to wybucha, czy nie? A, wybuchło. Celuj w beczkę! Że my w beczkę... Co ja mam sam strzelać i wszystko? Nie. Ja pierdzielę. To nieźle. Ale wymyślają. To od czego ona jest? Miasto jest kompletnie zalane. Musisz nas osłaniać! To trochę bez sensu, nie? Że ja muszę strzelać i pływać. Zginiemy tak. Kurde. Czy ja muszę to zrobić bardziej powoli i wszystkich sobie rozwalać, bo to... Jedź po prostu? No nie, nie mogę jechać po prostu, idzie bo... do tego przywyknąć? Szlak! Muszę to niszczyć, wiesz? Trzeba tak powolutku. Rozwalę sobie całą drogę i wtedy będę mógł podróżować. No bo jak oni by to zrobili tak, żebym ja płynął, a ona by strzelała, to wtedy byłoby git. Ale tak nie jest.
Oni jeszcze mi tam kurde z RPG-a przywalili. Dobra, słuchajcie, tutaj są beczki, więc na pewno... Widzę go po lewej. Ty, jak kałach tutaj! Kałaszek sobie wisi, tak o. Ja wiem, że nią strzelam. Tutaj jest! Da, teraz musimy znaleźć wejście. Wiesz, czytałam kiedyś historię o przeklętym skarbie Inków. Nie sądzisz, że ten... Chyba nie wierzysz w takie pstory. Tak tylko mówię. Coś złego się tu wydarzyło. Kolonie nie znikają od tak. Jasne. Jak to wyjaśnisz? Chodź. Dzięki. Możemy się tam dostać po linie. Chodźmy tam. Zostanę tutaj i popilnuję skutera. Poszukaj przejścia do wieży. Jest tam! Dwóch tylko, czy jeszcze więcej? Ale ładnie. Może się przydać. Słuchajcie, bo sobie muszę broń zmienić, bo niepotrzebnie wyrzuciłem ten pistolet. Halo. Proszę oddać pistolet. Kurde, nie mam. Co jest? Ej, ale co jak co? Przeciwników tu jest masa po prostu. Idziecie i strzelacie non stop. Nie tu, nie tu, 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 tu. Oni z reguły z shotgunami chodzą ci więksi. Czy połowa gry? Nie, jeszcze nie. Ktoś mi tu... Połowa gry to będzie 11 chapter. 11 rozdział. I to jest w ogóle bez aim assista, Adrian, co ciekawe, tutaj jeszcze nie było. Więc czyściutko na padziku. Jest tam! Jaka mina. 9 rozdział w stronę wieży. Wszystko gra? Dobra, to sobie akurat ten 9 rozdział skończymy jeszcze. Zdejmij ich, Helena!
Elena to ma w dupie, ona nie strzela. Czekaj, tak na przypale bym przejechał. Mimo nie, ale zaraz zobaczymy. Pewnie jeszcze raz trzeba będzie robić. No, nie da się. Trzeba ich znowu pozabijać, tak jak przedtem to robiliśmy. Gdyby ta Elena tylko strzelała sama, a nie ja muszę nią, to by było git, albo jakby ona prowadziła po prostu, ja bym sobie strzelał, też byłoby spoko. Czy będę przechodził deforest, a da się w ogóle deforest przejść? Jest fabuła w The Forest? No nie wydałem. Myślałem, że nie. Kurde, i co, w prawo czy w lewo? Ups. Kurde, ile ich tu jest jeszcze? Tu jest zamknięte. Chyba znowu do zatoczki i znowu to muszę otworzyć, tak mi się wydaje. No gdzie tu się wysiada? Byłem pewien, że na tych schodkach. Byłem pod bramą, chyba że za daleko może byłem. Okej. Co to za gierka? Uncharted. Musisz dotrzeć do wieży. Widzimy się przy urzędzie celnym. Kłopoty Najmana, drodzy państwo. Czekaj, schowaj się na chwilę. Jest menda. Kurczę, wziąłem shotguna, tutaj raczej na daleko. Zdechniesz, panie samolocik.
nie rozumiesz, że Elena strzela. Ja wiem, że ona strzela. Chodzi mi o to, że nie robi tego automatycznie. Tylko ja muszę i prowadzić i strzelać. No nie kminicie od tego, o co mi chodziło? Kurde, ja mam się trochę gdzie schować, a tutaj dobra. Wszyscy? Chyba wszyscy. Ach, to się przyda. Jedno wolę mojego kałaszka jednak. I na blisko, i na daleko. Tu się trochę trzeba będzie powspinać pewnie teraz. Stąd nie. Że tutaj. Dobra. Teraz nie skoczyć tylko za daleko. Hop. O, już koledzy czekają. No w kolano. Zastrzelić go! No. Aha, bo tu jest przerwa taka. Myślałem, że to jest murek po prawej stronie. Gościu stoi z RPG-em tutaj. Ja pierdziele, co się dzieje? No ile on ma tych... Patrzcie, jaka menda! Ty, no gościu ma... Ile ma tych RPG-ów? O-o. Czad, mamy trochę problem. To cię nie uratuje. Przeszpilić go! Odsuń się, odsuń się. Tu jest pełno tych... Muszę poczekać, chyba że będą podbiegać. Wreszcie jednak go może ubijemy tym. I teraz jestem bez ammo. Już nie. Głowa. Głowa. Wiem, że mam granaty, wiem, że... Tego mi było trzeba. Pięknie, ale poszło. Tam jest.
Skąd on się tu wziął? Co za lamusy, oni walczyli, a ci siedzieli skitrani tutaj. Póki co gierka siedzi, bam, i to bardzo. Dobra. Już nawet tak nie ginę często. Powiedziałem to w złym momencie? Chyba tak. A nie. Następny. No wiadomo, że kolejne części są lepsze niż jedynka, ale wiesz, no to też tak, żeby spiąć historię klamrą, to trzeba zrobić wszystko. Czekajcie, gdzie tu? O co tu się złapać teraz? Aha. Musiało boleć. Teraz Nate, wpuść mnie. Odsuń się. Dobra, znajdźmy drogę do przystani i oby łódź tam była. I tu się zaczyna 10 rozdział już, czyli to praktycznie połowa gierki. Więc ten odcinek sobie tutaj skończymy. Godzina kolejna za nami. Dziękuję tym, którzy oglądali na YouTubie. I widzimy się w następnym odcineczku oczywiście.